Odliczanie, czas zacząć. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul. Ten materiał w sumie miał się pojawić wczoraj albo przedwczoraj, ale się nie pojawił. Takie jest życie. Czasami jestem po prostu tak zmęczony, uwierzcie mi, że śpiące 5 godzin na dobę, czasami po prostu muszę odpocząć. Ale słuchajcie, nic tutaj wam nie umknie jestem od tego, żeby was informować tym bardziej, że jutro będziemy mieli taką małą ala aktualizację jak co wtorek i dzisiaj powiemy sobie o nowościach, które pojawią się jutro, jak i również pojawią się za 7 dni chociaż wszystkiego oczywiście nie mogę wam powiedzieć, ale pokażę wam kilka screenów i zobaczycie co takiego Wargaming dla nas przygotował. Tak więc zaczynając od tych wiadomości, które pojawią się jutro mamy coś takiego, Pier chyba raz Wargaming prowadza nam wymianę wolnego doświadczenia za czołgi premium. Mieliśmy do tej pory na pojazdach 10 i chyba 9 tieru. Teraz Wargaming nawet daje taką możliwość, żeby wymienić sobie na przykład, jeżeli ktoś ma uzbieraną bardzo dużą ilość wolnego doświadczenia, może to wolne doświadczenie teraz wymienić nawet za czołgi premium. Od jutra do 6 kwietnia. I przypominam, jeszcze chyba do jutra mamy możliwość wymiany złota czyli waluty najbardziej wartościowej w grze World of Tanks za wolne doświadczenie i tutaj jest przelicznik 1 do 35 naprawdę powiem szczerze że się opłaca jeżeli ktoś oczywiście potrzebuje wolnego doświadczenia i jakie tutaj mamy pojazdy co Wargaming nam tutaj zaproponował i ile potrzebujemy na dany pojazd wolnego doświadczenia patrząc na Lancena C Tutaj cena pojazdu jest 7,5 tysiąca. Potrzebujemy wolnego doświadczenia 187 tysięcy. Ja tak mniej więcej obliczałem to. Wychodzi cena za ten pojazd 5, 5 z małym ogonkiem, chyba 5,5 tysiąca golda potrzebujemy, żeby przelać właśnie na chwilę obecną, gdzie mamy ten taki przelicznik, na 187,5 tysiąca wolnego doświadczenia. Mamy tutaj jeszcze Defendera, mamy Patona KR, mamy HWK30, mamy Atomika Centuriona, mamy jeszcze Lighta francuskiego AMX-a model 58. Jest również chiński czołg ciężki WZ111 z S1. Mamy Gawrona ekszyna 10. Jak i również Yaziego, czyli WZ121 GFT. Na WZ-a no, sporo tego Expa potrzeba: 326 tysięcy. To jest naprawdę spora ilość. Tym bardziej że Wargaming czasami robi promocje na pojazdy 10 tieru, te, które są ala la premium, I, i za tamte pojazdy. Liczą sobie mniej więcej 350 tysięcy czy 315, coś, coś koło tego. W każdym razie, tutaj macie wyszczególnione wszystkie pojazdy i ile potrzebujecie wolnego doświadczenia na daną Premkę. Szczerze powiem, ja tych pojazdów wszystkich nie posiadam. Nie posiadam na przykład WZ-111 i coś jeszcze nie posiadam? Tylko WZ-111 nie posiadam, a resztę wszystkie pojazdy premium posiadam. Myślałem, że będą takie pojazdy, które akurat mnie interesują, a najbardziej interesują. Interesuje mnie oczywiście Ragnarok. Niestety nie mamy Ragnaroka, ale Wargaming, wprowadzając tą wymianę po raz pierwszy, kto wie, może zapoczątkuje coś nowego i będzie tych pojazdów premium pojawiało się więcej właśnie za wymianę wolnego doświadczenia. Tak więc od jutra do 6 kwietnia mamy taką właśnie wymianę. Co dalej? Słuchajcie, co dalej tutaj nas interesuje? W tamtym tygodniu był stream oczywiście z szefem z wszystkich szefów i dowiedzieliśmy się sporo fajnych rzeczy. Na przykład, co takiego interesującego powiedział nam szef wszystkich szefów. Słuchajcie, pojazd T22, czyli to jest radziecki czołg średni 10 poziomu. Ten, który ostatnimi czasy wyszedł. Prawdopodobnie jutro ten pojazd wyjdzie po buffie. Jaki to będzie buff? Trudno mi na chwilę obecną powiedzieć. Problem tego czołgu był taki, że on miał bardzo długi przeładunek w porównaniu do innych radzieckich czołgów. Nawet nie tylko radzieckich. Tam ten przeładunek, gdzie mieliśmy 320 uszkodzeń na strzał, on, jest on był naprawdę bardzo długi i Wargaming postanowił ten pojazd zbafować. Ha! Ciekawa sprawa. To nie można było wcześniej pomyśleć o tym, że wypuszczając takiego gniota, no bo słuchajcie, pancerzem coś tam odbija, ale to nie, to nie chodzi o to. Na dzisiejsze czasy zdecydowanie jednak przeładunek, jak i również mobilność na pojazdach więcej znaczy niż na przykład pancerz. Dzisiaj, na dzisiejsze czasy, pancerz praktycznie nie istnieje nawet na tych czołgach ciężkich, typowo ciężkich, tak, typu Maus, czy japoński Kolos Type 5. No słuchajcie, te pojazdy kompletnie nie mają nic do powiedzenia. Tak więc mam nadzieję, że Wargaming podjął decyzję odpowiednią i ten pojazd będzie dorównywał do tych wszystkich medów radzieckich. Bardzo ciekaw jestem, właśnie tego pojazdu, co oni tutaj w nim poprawili, jeżeli będzie naprawdę bardzo zmieniony. Wtedy poproszę Wargaming, żeby znowu mi ten pojazd udostępnili. Po ostatnim razie nawet ani jednej chyba bitwy tym pojazdem nie zagrałem, dlatego że nie było sensu w ogóle pokazywania tego czołgu. On był od samego początku na pozycji przegranej. Co tutaj jeszcze nam powiedzieli? Słuchajcie, powiedzieli nam kilka nowości. O jakich nowościach mogliśmy usłyszeć? Ciągle pracują nad nowymi mapami. O nazwie Westfield, Overlord i El Alamein te mapy mogą niedługo dołączyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Tutaj było moje zaskoczenie, dlatego że tych pojazdów jeszcze. Nie miałem okazji oglądać i tutaj chodzi o pojazdy włoskie, tak, włoskie czołgi ciężkie, te pojazdy również będą u nas w grze. Na razie nie mamy żadnej podanej daty, kiedy te pojazdy się... Pojawią, ale będzie to mniej więcej w okolicach lata. Tak przynajmniej tutaj było powiedziane na ten temat. Kolejna nowość, nad którą pracują, to są oczywiście kołowce. O kołowcach już e, słyszeliśmy. Hmm, ile to było miesięcy temu? No, no, dość dawno była o tym mowa. Dalej pojazdów nie mamy w grze. Ja szczerze powiem, nie wiem, czy te pojazdy bym chciał w grze. To będzie totalna naprawdę rozpierducha, ale no nic, zobaczymy, czy wprowadzą te pojazdy, czy nie wprowadzą. A jak wprowadzą? Czy będą e, Mocno znerfione. W każdym razie, Wargaming pracuje ciągle nad kołowcami. Ja tych pojazdów również nie miałem okazji oglądać. Tutaj również dowiedzieliśmy się o ciekawej sprawie. Jaka sprawa? Cztery nowe mapy nowe duże mapy tak, cztery nowe duże mapy tylko pytanie powstaje, czy one wejdą normalnie do gry, czy będą w nowym czymś. W nowym czymś ktoś zada pytanie. No w nowych realiach bym powiedział. Już pewnie niedługo zobaczycie nowe realia gry World of Tanks. Na chwilę obecną nie mogę nic na ten temat powiedzieć. No niestety nie mam pozwolenia, ale szykuje się już od jakiegoś czasu naprawdę coś, co jeszcze nie miało miejsca na konsolach, jak i również na plece. Mowa tutaj o tej informacji, którą Wargaming zamieścił kilka dni temu i mamy podany czas, czas nam się odliczy. Zostało 7 dni dokładnie i 22 godziny, i tam kilka minut. Wargaming stara się nam coś zakomunikować. Na razie nie mamy większych informacji, ale zobaczcie na przykład na to. Tutaj jest mapa. Patrząc na ten screen, mapa wygląda ona na dużą, dlatego że patrząc na przykład na ten most w oddali, to można przypuszczać, że mapa jest sporych rozmiarów. I tak jak oni powiedzieli, będą cztery nowe mapy, duże mapy. Ale pytanie powstaje, czy na tych mapach będziemy mogli grać pojazdami, które obecnie mamy w grze. Tego akurat nam nie podali. I kolejna mapa, którą nam pokazali właśnie na streamie swoim, jest. Ta oto mapka. Patrząc tutaj na tą mapkę, również czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy w wocie. Jest to mapka typowo nocna, ale wygląda również na to, że mapa jest naprawdę sporych rozmiarów. Tutaj zaraz wam pokażę. Jest taki króciutki filmik dodany i tutaj pytanie również powstaje, czy będziemy mieli możliwość grania obecnymi pojazdami na tej mapie. Tego również nam nie podali. Zobaczcie zresztą na ten filmik. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo zacnie. I szczerze Wam powiem, ja miałem przyjemność zobaczyć tą mapkę i naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Również dowiedzieliśmy się z ostatniego streama, że będziemy mieli nowy pojazd 10 tieru. Tutaj więcej informacji niby miało być podane w poniedziałek. Pewnie te informacje będą podane, ja nie chciałem czekać już, ale nowy pojazd. 10. poziomu pojawi się w grze już prawdopodobnie od jutra. Co to może być za pojazd? Patrząc ogólnie na pojazdy 10. Tieru na wersji pc brakuje chyba jednego, może dwóch pojazdów. Ja tutaj mogę Wam podpowiedzieć, że będzie to czołg średni, a resztę spróbujcie poszukać sami i pewnie dowiecie się, jaki pojazd może się pojawić jutro. Mam nadzieję, że informacja dzisiaj również się pojawi na stronie Wargamingu. Jeżeli tylko coś takiego się pojawi, postaram się. Po prostu wrzucić wam linka, żebyście mogli sobie zobaczyć, co to będzie za nowy pojazd 10 tieru. Tak więc słuchajcie, wracając już do tego, co tutaj niby mamy za 7 dni zobaczyć, hmm, czy to będzie coś ciekawego, ja bym powiedział, że to będzie zupełnie coś nowego. Do tej pory jeszcze nie mieliśmy okazji w czymś takim brać udziału, i bardzo mnie to zastanawia, jak społeczność do tego podejdzie, i również mnie zastanawia opinia graczy. Tych, którzy grają na pc jak zobaczą to, co na konsoli zostanie wprowadzone. Bardzo mnie to zastanawia, jak właśnie społeczność to odbierze, ale na chwilę obecną nie mogę Wam tego powiedzieć. Dowiemy się na 100% już za 7 dni, a kto wie, może w najbliższy piątek, wtedy znowu będziemy mieli stream z szefem wszystkich szefów. Kto wie, i on przed samą premierą może nam coś tutaj mniej więcej pokazać, ewentualnie powiedzieć, czego możemy się spodziewać za 7 dni, czyli za okrągły. Tydzień, w następny wtorek szykuje się naprawdę coś dużego. Jeszcze tutaj chciałem powiedzieć: od jutra do 6 kwietnia będziemy mieli ala długo dystansowca, ale będziemy mieli tylko bonus do srebra 25% bonusu do srebra, i tylko będą premiowane 5 miejsc, które zdobędą w drużynie największy X. Tak więc tutaj Wargaming chyba odejdzie już od tego długodystansowca od tego szybkiego kapowania bazy, tak aby jak najszybciej wjechać na kapa i bitwa, żeby się skończyła, a inni gracze chcąc pograć niestety nie mają takiej możliwości. Teraz Wargaming podszedł troszeczkę z innej strony i będzie mieli pięciu premiowanych graczy, którzy zdobyli najlepszy exp w drużynie, a premia będzie 25% boosta do sreberka. To będzie od jutra przez tydzień. Moim zdaniem bardzo fajnie słuchajcie, 75 bitew rozegrać i dostać później jakąś śmieszną ilość złota. Za tą kartę bez sensu, a doskonale wiemy, jak wyglądają bitwy: czym prędzej jechać na kapa, i aby bitwa się szybko skończyła. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie po to wchodzimy do bitwy, żeby coś takiego miało miejsce. Tak więc słuchajcie, na chwilę obecną, tylko to mogę wam przekazać. Mam nadzieję, że już na dniach dowiemy się. Coś więcej na temat tego, co nas czeka za tydzień, a będzie się naprawdę działo. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam ślicznie za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!